przyjechałem do Państwa z Warszawy. Jezuza już tutaj nasz konflikt odwieczny podkreśliła, ale chciałem zapewnić, że nie podkreślam, że nie przyjechałem nauczać, pouczać, ani nie przyjechałem jako agencja reklamowa czy biuro promocji Warszawy. Wręcz przeciwnie, przyjechałem jako krytyk architektury i krytyczny obywatel, który z Warszawy na co dzień korzysta, obserwuje, jak się zmienia i doświadcza jej na własnej skórze. I chciałbym Państwu zaoferować taką perspektywę trochę ekspercką, a trochę amatorską tego, jak Warszawa się zmienia, jak zmieniają się jej przestrzenie publiczne, bo w tej dziedzinie właśnie robimy ogromne postępy, to zobaczymy, czy to jest właściwe słowo, ale dzieją się ogromne zmiany. Jest to taki znak czasów w Warszawie ostatnich 10 mniej więcej lat, że o ile przedtem nadawała ton naszej przestrzeni głównie architektura komercyjna, inwestorzy komercyjni, to w tej chwili samorząd, który jest teoretycznie chociażby naszą reprezentacją, naszą emanacją jako warszawian, on ma ogromny wpływ na przestrzeń właśnie poprzez przekształcanie przestrzeni publicznych i o tym dzisiaj Państwu chciałem opowiedzieć. Działa. Ponieważ mam w rodzinie samych prawników, to zacznę od przepisów, zacznę od tego, jak definiuje przestrzeń publiczną polskie ustawodawstwo, ponieważ ten termin znalazł się w polskim ustawodawstwie dotyczącym zagospodarowania przestrzennego całkiem niedawno. I według tej definicji jest to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia, sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Brzmi to bardzo sucho, oczywiście biurokratycznie, dlatego może spójrzmy, jak ten termin robił w polszczyźnie i w naszej debacie o architekturze karierę. Ten termin wydaje nam się dzisiaj oczywisty, on jest wszędzie. Rozmawiamy o przestrzeni publicznej cały czas, to jest w artykułach prasowych, na forach internetowych, na zebraniach samorządowych, na zebraniach lokalnych, dyskutujemy o przestrzeni publicznej, spieramy się o nią, ale termin ten okazuje się, że jest dość nowy i zadomowił się w naszym codziennym języku, czy takim języku półeksperckim całkiem niedawno. Kiedyś mówiliśmy po prostu o ulicach, o parkach, o placach, o przestrzeni miejskiej. Słowo przestrzeń publiczna należało do takiego języka eksperckiego, bardziej związanego z socjologią miasta niż z projektowaniem, do czego za chwilę wrócę. Cofnijmy się do roku 96 i do książki Gra w miasto Czesława Bieleckiego. Czesław Bielecki jest architektem znanym Państwu z tego okropnego budynku Telewizji Polskiej przy Woronicza. I ciężar tego ohydnego gmachu przytłoczył właściwie jego znaczenie jako teoretyka, krytyka i obserwatora architektury, a takim był przez 20 lat, od lat 70. do 90. mniej więcej. Był jednym z głównych teoretyków polskiego postmodernizmu i osób, które najaktywniej pisały o mieście i najciekawiej. On przede wszystkim podkreślał w swoich książkach właśnie jakość przestrzeni publicznej. Było to w reakcji na modernizm oczywiście, na to, jak miasta były kształtowane przez urbanistów modernistycznych, wyznawców karty ateńskich, wyznawców Le Corbusiera. Czesław Bielecki należał do pokolenia, które krytykowało ten sposób rozwoju miasta, który mamy tutaj zresztą za tymi murami w Nowej Hucie chociażby, i stawiał na powrót do tak zwanej tradycyjnej przestrzeni miejskiej, właśnie przestrzeni publicznej, która była według niego takim kośćcem miasta, kośćcem nie tylko przestrzennym, ale też duchowym, kulturowym. Tutaj mamy takie pojęcie kodu genetycznego przestrzeni publicznej, czyli czegoś, co w mieście, wokół czego tak naprawdę miasto jako budynki, jako instytucje narasta. Tak jak wspomniałem, pojęcie przestrzeni publicznej należało długo głównie do socjologów. Miało związek z gradacją dostępności i takiego władztwa nad miastem, że mamy przestrzeń prywatną, półpubliczną, publiczną. Publiczna to jest ta dostępna dla wszystkich i zarządzana odgórnie. Słowo to zrobiło niewątpliwie karierę w polszczyznę poprzez kalkę z angielskiego, to znaczy przez to, że jesteśmy bardzo w tej chwili od kilkunastu lat w obiegu światowym, intelektualnym, którego głównym językiem jest angielski. I w tej angielszczyźnie, która rządzi myśleniem o mieście na całym świecie,
szalenie istotne jest pojęcie właśnie public space, public realm i ono automatycznie w polskim też pewnie dlatego zrobiło karierę. Również dzięki tej reakcji na modernizm, o której już wspomniałem, pojęcie przestrzeni publicznej jest jednym z kluczowych przestrzeni dla nowego urbanizmu, czyli tego nurtu w urbanistyce, który powstał w reakcji na modernizm, gdzie podkreśla się właśnie te zdefiniowane przestrzenie publiczne, ściśle obudowane zabudową lub zielenią, łatwo wyróżnialne w mieście, w przeciwieństwie do tej rozpływającej się modernistycznej przestrzeni, nazywanej przestrzenią negatywową. Na które się nakłada też ten kult prawdziwego XIX-wiecznego miasta, do którego jeszcze za chwilę wrócę. I co rzadko jest w dyskusji o przestrzeni publicznej omawiane, kariera tego pojęcia też się wiąże z globalnym triumfem kapitalizmu, który nastąpił po 1989 roku. To znaczy kapitalizm jest systemem, w którym własność jest najważniejsza i w którym to rozróżnienie na prywatne i publiczne jest kluczowe, również dla kształtowania miasta. I stąd ten związek ekspansji pojęcia przestrzeni publicznej z ekspansją kapitalizmu. Także chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że to pojęcie, które wydaje nam się takie oczywiste, takie przezroczyste, tak pozbawione jakiegokolwiek nacechowania politycznego, ma związek ścisły z określonym modelem politycznym, określonym paradygmatem, w którym żyjemy i nie jest oczywiste, bo w innych konfiguracjach politycznych, ekonomicznych ma mniejszą rację bytu. Oczywiście ta ekspansja przestrzeni publicznej ma też ogromny związek z tym, co zaczęło się dziać w myśleniu o mieście około 50-60 lat temu, znów w reakcji na miasta modernistyczne. Przedstawiam tutaj Jane Jacobs i Roberta Mosesa, dwie postacie mityczne wręcz dla dyskusji o mieście, których pewnie większości z Państwa nie muszę przedstawiać. Robert Moses, symbol technokratycznego myślenia o mieście, kształtowania przestrzeni miejskiej od góry i Jane Jacobs, która była taką apostołką myślenia o mieście oddolnego, oddolnej obserwacji, która pomaga weryfikować to, co w mieście działa, a to, co nie działa. I jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, kluczowe u niej pojęcie ulicy. Ulicy jako tego głównego kośćca miasta, nie tylko kanału komunikacyjnego, przez który trzeba sprawnie przepchnąć samochody, inne pojazdy pieszych, jak u Roberta Mosesa, ale przestrzeni przede wszystkim społecznej, społeczno-ekonomicznej, w której spotykają się różni aktorzy, w której dokonuje się wymiana intelektualna, kulturowa, zadzierzgują się przeróżne relacje społeczne. Ulica jest tym podstawowym pojęciem i rozumiana właśnie jako przestrzeń publiczna, a nie tylko komunikacyjna. Za chwilę dojdę do Warszawy. No właśnie. Kariera przestrzeni publicznej, tego pojęcia przestrzeni publicznej wiąże się ściśle z takim nostalgicznym spojrzeniem w kierunku miasta XIX-wczesno-XX-wiecznego, kiedy w myśl tej mitologii, o której będę jeszcze dzisiaj trochę mówić, ludzie w tych jasno zdefiniowanych przez budynki przestrzeniach, takich jak ulice ciasno obudowane, place otoczone gęstą tkanką miejską, nieustannie na siebie, jak u Jane Jacobs, wpadali, rozmawiali, nawiązywali kontakty, robili interesy, obserwowali się nawzajem, uczyli się różnorodności i tak dalej. To ujęcie jest właśnie dość takie bajkowe. Oczywiście przestrzeń publiczna, ulica była też zawsze przestrzenią konfliktu. Często mogła wykluczać. Były ulice, po których jedni mogli chodzić, drudzy nie. W Warszawie mieliśmy na przykład Ogród Saski, do którego długo nie mieli wstępu Żydzi. Albo pewne sekcje miast, gdzie nie mieli dostępu ludzie biedniejsi. I to mityczne pojęcie przestrzeni publicznej, jasno zdefiniowanej, w której ludzie spotykają się i radośnie ze sobą się kontaktują, w Warszawie ma bardzo małe przełożenie na rzeczywistość. To znaczy, jeśli spojrzą Państwo na te dwa schematy za moimi plecami, na górze zobaczą Państwo Warszawę przedwojenną, to jest plan z przedednia wybuchu wojny i Warszawę współczesną. Najistotniejsza różnica, którą Państwo zobaczą, to jest ogromna różnica gęstości i brak tych zdefiniowanych przestrzeni, jeśli za definiujące tę przestrzeń uznamy budynki.
Przedwojenna Warszawa była 3 razy gęstsza niż obecnie, jeśli chodzi o gęstość zabudowy i gęstość zaludnienia. W 1914 roku, kiedy to centrum przedwojenne się ukształtowało, była wręcz 7 razy gęstsza. Miała gęstość dzisiejszego Manhattanu, tylko że przy znacznie niższej zabudowie. Także muszą Państwo sobie wyobrazić to niesamowite stłoczenie ludzi, które wręcz wypychało ich na ulicę, również ze względu na koszmarne warunki życia w budynkach. Brak łazienek, po to, żeby chociaż żeby się wykąpać, trzeba było się przejść do łaźni, a nie pójść do swojej prywatnej łazienki. I to powodowało, że rzeczywiście ta przestrzeń publiczna, której wtedy tak nie nazywano, żyła. Ona buzowała od ludzi. Teraz mamy miasto znacznie bardziej rozluźnione. No właśnie, to jest krakowskie przedmieście w latach 30. Widzą Państwo chodniki pękające w szwach od ludzi. To nie są ludzie, którzy wyszli na spacer po to, żeby napawać się pięknem architektury krakowskiego przedmieścia czy wielkomiejską atmosferą. To są ludzie, którzy z tych ciasnych budynków, z tych często bylejakich mieszkań wylegli po to, żeby przejść z punktu A do punktu B, załatwić pewne sprawy. I oni zaludniają te chodniki. Teraz się te zdjęcia pokazuje właśnie tak nostalgicznie. Zróbmy coś, żeby ta ulica znowu żyła. No, prawda jest trochę bardziej skomplikowana. Ci ludzie chodzili po tych ulicach, bo musieli. Mieli mniej przestrzeni w budynkach, mniej przestrzeni na ulicach i je bardziej zatłaczali. Dzisiaj mamy odwrotny problem. Miasto jest rozluźnione. Mieszkania są o wiele bardziej komfortowe. W tej chwili mamy średnią w Warszawie oscylującą poniżej 1 osoby na izbę w mieszkaniach, czyli warunki luksusowe, jeśli chodzi o zaludnienie mieszkań. Mamy łazienki w mieszkaniach, mamy rozrywkę w domu, to też są zdobycze technologii. I jest coraz mniej tak naprawdę powodów, żeby z tej przestrzeni korzystać. Także ten renesans przestrzeni publicznej, o którym za chwilę będę mówić, jest właściwie odwrotnie proporcjonalny do takiej realnej, życiowej potrzeby korzystania z przestrzeni, która powodowała, że ludzie z niej kiedyś korzystali. No właśnie. W roku 45 Warszawa wchodzi w okres odbudowy po ogromnych zniszczeniach wojennych i przestrzenie publiczne zaczynają być kreowane. Jeszcze znowu nie nazywane przestrzeniami publicznymi, ale mamy taki wielki wtedy w Warszawie ruch ku urządzaniu ładnych przestrzeni miejskich, ulic, placów. Prawda jest też taka, że one często były porzucane, to znaczy jakimś placem ludzie się bawili, potem przychodziła jakaś nowa przestrzeń, to centrum jakby prestiżu się w Warszawie przesuwało. Ono mogło być na rynku Starego Miasta, to jest takie nostalgiczne zdjęcie z lat 70., mogło być na Placu Konstytucji. Wreszcie w pasażu Wiecha, do którego dzisiaj jeszcze wrócę, takie modernistyczne, wielofunkcyjne centrum z lat 60. Także mieliśmy prestiżowe przestrzenie, ich było niewiele, ale były one bardzo starannie projektowane. I mniej więcej w latach 70. wraz z kryzysem gospodarczym przestrzenie publiczne w Warszawie zaczynają podupadać. Przestrzenie publiczne zaczynają być powodem do wstydu, to znaczy złe utrzymanie tych przestrzeni powoduje, że ludzie przestają tam chodzić, one są coraz bardziej zdewastowane, zdemolowane. Rynek Starego Miasta utrzymuje się jako przestrzeń turystyczna, ale Plac Konstytucji jest w zasadzie jednym wielkim skrzyżowaniem. Pasaż Wiecha, gdzie nie świeci się większość latarni, gdzie nikt nie dba o zieleń, gdzie ławki są powyłamywane, gdzie neony są przepalone. W latach 80. jest takim hubem narkomańskim warszawskim największym, gdzie mama mówi, nie chodź tam, bo dostaniesz igłą i czymś się zarazisz. Także przestrzenie publiczne właściwie całkowicie się rozpadają w Warszawie i są powodem takiego wielkiego obywatelskiego wstydu i zażenowania stanem naszego miasta. W dobie triumfu kapitalizmu wcale się to nie poprawia. Najpierw mamy ekspansję handlu ulicznego, które sprawia, że ulice owszem żyją i to żyją na całego, i żyją całą dobę dzięki przeróżnym kioskom, łóżkom, z których się handluje, budkom. Natomiast dalej, jeśli chodzi o estetykę, bezpieczeństwo i tak dalej, jest to powód do wstydu. I nie dziwne, że taką rolę przestrzeni prestiżu, przestrzeni spotkań, przestrzeni interakcji zaczynają pełnić centra handlowe.
To są złote tarasy, czyli takie nasze właśnie alternatywne centrum miasta, pewna proteza centrum miasta, która powstała w roku 2004, w roku 2007, niedługo przed tym, kiedy właśnie rzeczy zaczęły się zmieniać, kiedy zaczęła się u nas ta epoka triumfu przestrzeni publicznej, o której będę szerzej mówił. Jest też ironią pewną, że centra handlowe w takiej ortodoksyjnej definicji przestrzeni publicznej wcale nią nie są, ponieważ są prywatne, ponieważ są bardzo obciążone regulaminami, regułami, są ściśle kontrolowane, monitorowane, wielu rzeczy tam nie wolno robić. Popularna definicja przestrzeni publicznej, jedna z wielu, mówi, że przestrzeń publiczna to jest taka, w której można zrobić manifestację, w której można protestować. No tu można najwyżej pójść z reklamacją do sklepu, i żaden protest się nie uda, bo byłby zły dla imidżu centrum handlowego, który musi być przecież jak najcieplejszy, jak najbardziej włączający i nie może być kontrowersyjny. Ironią jest w ogóle, że ironią jest też bardzo warszawską, że udziałowcem tej inwestycji było miasto. Także częściowo miejska spółka nam wykreowała tę protezę przestrzeni publicznej pod nieobecność prawdziwej. I około połowy lat 2000 coś zaczyna się zmieniać. Debata na temat przestrzeni publicznej zaczyna się. Zaczyna się debata na temat grodzenia miasta. Wtedy też w roku 2005 zostaje oddany do użytku pierwszy etap największego osiedla grodzonego w Warszawie, czyli Mariny Mokotów, która powoduje ogromną krytykę w prasie i kieruje uwagę opinii publicznej na problem grodzenia przestrzeni, prywatyzowania przestrzeni i tak dalej. Ludzie zaczynają się po prostu upominać o tę przestrzeń publiczną, domagać się jej, pytać, dlaczego jej nie ma, dlaczego jest tak źle, dlaczego to, co publiczne, zawsze musi śmierdzieć, nie działać, ranić oczy, a to, co prywatne, jest takie piękne, pachnące i nowe. I ta presja społeczna powoduje, że rzeczywiście około roku 4-5 zaczyna się coś zmieniać. O osiedlach zamkniętych już wspomniałem. Drugie zjawisko, nowe zupełnie, to jest początek debaty o reklamie zewnętrznej. To jest cały oddzielny temat, którego dzisiaj nie będę poruszać za bardzo jako oddzielnego zagadnienia, ale wtedy następuje to przebudzenie. W reakcji na to niezadowolenie nowo mianowany prezydent Warszawy Lech Kaczyński powołuje zupełnie nową komórkę w mieście, czyli Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej. Wiadomo, to jest dla polityka najłatwiejsze do zrobienia. Jeśli jest jakiś problem, to najpierw trzeba powołać coś z tabliczką, która sugeruje, że ten problem zaczynamy rozwiązywać. Nie trzeba mieć od razu efektów, ale widać, że coś się dzieje. I w 2005 również następuje taki bardzo ciekawy zwrot polityczny, mianowicie Lech Kaczyński, który już wtedy był prezydentem Warszawy, ubiega się o prezydenturę Rzeczpospolitej, jak wiemy, z sukcesem, i rozstawia pod Pałacem Kultury namiot, w którym prezentuje wystawę Warszawa Przyszłości, na której pojawiają się akwarele prezentujące piękne, nowe przestrzenie publiczne Warszawy. Place de Firat, krakowskie przedmieście, bulwary itd., itd. I jest to pierwszy lokalny polityk w Warszawie po 1989 roku, a może pierwszy od czasów Bieruta, który robi z jakości przestrzeni publicznej, z estetyki przestrzeni publicznej temat kampanii, co świadczy o tym, że ktoś u niego w sztabie wyczuł, że takie zapotrzebowanie społeczne jest. To jest jedna z tych akwarelek. I tak zaczyna się nasza obsesja współczesna przestrzeni publicznych. W ostatnich kilkunastu latach wyremontowaliśmy kilometry ulic, dziesiątki parków, placów, zieleńców, kilometry bulwarów. O tym dzisiaj wszystkim jeszcze Państwu opowiem w szczegółach. Ale zanim przejdę do konkretnych projektów, z których każdy jest lekcją, z których każdy jest pewną historią tego, jak uczyliśmy się, czego wymagamy od przestrzeni publicznej, czego sobie życzymy, jak ją robić dobrze, czego unikać, co może być też jakąś lekcją uniwersalną, myślę, dla innych miast, ponieważ robimy tego bardzo, bardzo, bardzo dużo i dlatego też o tym dzisiaj mówię, nie dlatego, żeby, jak już wspomniałem, chwalić się, jacy wspaniali jesteśmy w Warszawie, tylko dlatego, że sądzę, że z tych naszych lekcji płyną pewne uniwersalne wnioski i szkoda by było, żeby one zostawały tylko w świadomości naszej lokalnej społeczności, czy urzędników, czy mediów. Myśmy zaczęli w naszą przestrzeń publiczną wkładać wszystkie nasze kompleksy. To znaczy,
że Warszawa jest za mało europejska, to jest nasz odwieczny kompleks, że jesteśmy miastem, które zawsze wygląda podejrzanie, niecywilizowanie, azjatycko, są różne bardzo, ta publicystyka ma 100 lat w Warszawie, ten język w ogóle mówienia o Warszawie, że jest miastem azjatyckim, wschodnim, nieeuropejskim i powinniśmy ją uporządkować i wreszcie ucywilizować. Po drugie, że jest brudna i niebezpieczna. To jest oczywiście spadek dzikich lat 90., kiedy rzeczywiście Warszawa była miastem niebezpiecznym, gdzie można było się bać nie tylko o swój portfel, ale o swoje życie na ulicy. I przestrzenie publiczne zaczęliśmy kreować po to, żeby zwiększyć to poczucie bezpieczeństwa, też realne bezpieczeństwo. Trzeci nasz kompleks ma dużo wspólnego z tym slajdem, który już Państwu pokazywałem, z tą Warszawą, której gęstość zabudowy się tak po wojnie została rozluźniona. To znaczy, że jesteśmy miastem za mało gęstym, zbyt pustym, gdzie wiatr hula po pustych placach, po jakichś dziwnych nieużytkach. I chcieliśmy tę przestrzeń zacząć wypełniać, definiować. Czwarty punkt to oczywiście brzydota, którą warszawiacy sami sobie zarzucają też od zawsze. To wreszcie złapaliśmy wiatr w żagle i postanowiliśmy coś z tym robić. Piąty punkt, o którym jeszcze będę dzisiaj mówił szerzej, to jest odwrócenie miasta od rzeki. Znowu, to jest taka odwieczny nasz kompleks warszawski, jeśli prześledzić publicystykę, krytykę architektury, kampanie wyborcze i tak dalej, to od 100 lat narzekamy na to, że Warszawa stoi tyłem do Wisły i nie wykorzystuje tego największego naturalnego swojego atutu. I wreszcie kwestia nierównomierności rozwoju miasta, który jest przecięte rzeką i rozwija się nierównomiernie na dwóch brzegach. Pierwszym takim starciem, o którym Państwu chciałem dzisiaj opowiedzieć, jest właśnie pasaż Wiecha. To jest ten pasaż narkomanów z lat 80., wczesnych 90., którym straszyły nas matki. Przestrzeń wykreowana w latach 60. Jako główny handlowy ciąg Warszawy. Bardzo kunsztownie zaprojektowana, ponieważ łączyła skalę wielkomiejską od frontu i w formie tych wieżowców ze skalą bardzo intymną, skalą pieszego pasażu z takimi pergolami, które jeszcze bardziej zmniejszały skalę, czyniły ją bardziej ludzką, gdzie była bardzo starannie zaprojektowana zieleń, gdzie były neony, gdzie sklepy miały wyjścia właśnie na obie strony, przez co obie strony żyły, gdzie były też mieszkania, także to czyniło z tego miejsca trochę więcej niż taki typową strefę handlową, która zamiera po zamknięciu sklepów. To było miejsce, które naprawdę na początku żyło, gdzie ludzie spacerowali po to, gdzie się po prostu dojeżdżało po to, żeby pochodzić i popatrzeć na ludzi. No i też oczywiście upolować coś w sklepach, bo te tutaj były lepiej zaopatrzone. I jak już Państwu mówiłem, ten pasaż podupadł. W wyniku bardzo dziwnej prywatyzacji domy towarowe trafiły do firmy deweloperskiej razem z pasażem, który teoretycznie był przestrzenią miejską, ale ponieważ piwnice pod pasażem służyły jako zaplecza sklepów, również przestrzeń nad nimi, czyli sam pasaż, przestrzeń typowo miejska, stał się prywatną własnością. I deweloper domów towarowych postanowił bardzo słusznie wejść w alians z miastem, rozpisać konkurs na uporządkowanie tych terenów, zszyć te fragmenciki, które należą do miasta, z tymi, które należą do dewelopera. I wydaje się, że zabrakło tutaj, to jest bardzo ważna lekcja, takiego wyraźnego pomysłu na to, czym ta przestrzeń powinna być. To znaczy, architektom po prostu dano kredki do rysowania, powiedziano zróbcie coś ładnego, ale nie szedł za tym żaden pomysł na to, jak ta przestrzeń będzie funkcjonować ekonomicznie, kto będzie tam chodził, jak będą działać budynki dookoła, bo mamy choćby ten gigantyczny problem i to jest wniosek, jeden z pierwszych generalnych wniosków, który dzisiaj, że nie wystarczy zaprojektować samej posadzki, że
na to, jak działa przestrzeń publiczna, też oddziałuje to, co jest dookoła, to, co się dzieje w budynkach, kto jest ich właścicielem, kto do nich chodzi, czy one działają w ciągu dnia krótko czy długo, w jakich cyklach i tak dalej. Tutaj pomysł architektów z pracowni Bulanda Mucha i Mas polegał na tym, żeby fasady domów towarowych pokolorować, obsadzić zielenią, zamontować takie gigantyczne latarnie wysokości 4 pięter mieszkalnych, które będą oświetlały ten pasaż i wszyscy będą szczęśliwi. Można będzie spotkać klauna, szczudlarza i to wystarczy nam do szczęścia. Prawda jest bardzo smutna o tej przestrzeni. To znaczy, po pierwsze, zieleń nie wyrosła. To, co Państwo widzą, to jest sztuczny bluszcz, ponieważ nikt nie wziął pod uwagę tego, że ona nie będzie w tej ciemnej, że w tej ciemnej uliczce nawet bluszcz nie chce rosnąć. Po drugie, mieszkańcy protestowali przeciwko temu, że te wielkie latarnie będą świecić im w okna. Nikt nie wziął pod uwagę tego, że na trzecim, czwartym piętrze jeszcze ktoś żyje. Więc te całe latarnie, które były tu, w koncepcji konkursowej, to wręcz był cały szklany dach podświetlany. To jest projekt pokonkursowy już. Zostały znacznie obniżone, zredukowane i nie zamontowano ławek, to o czym pan mówił, mój przedmówca, po to, żeby nikt nie siadał przypadkiem, a na pewno się już nie kładł, żeby ci narkomani, których wszyscy się boją, nie wrócili. I mamy bardzo smutną przestrzeń, która działa od tamtego czasu na pół gwizdka. Problemem było również to, że o ile domy towarowe miały swojego gospodarza, to nikt już nie miał wpływu na to, że po drugiej stronie zbankrutowało kino, że są niewynajęte lokale. Potraktowano tę przestrzeń jak centrum handlowe, ale tylko po jednej stronie pasażu była szansa na to, żeby ją aktywować, tak jak się aktywuje centra handlowe w taki spójny sposób przez zaproszenie odpowiednich najemców. Do dzisiaj ten teren jest uważany za porażkę i myślę, że prędzej czy później pójdzie do poprawki. Wielkim wysiłkiem, który jest dzieckiem zarówno Lecha Kaczyńskiego, jak i Hanny Gronkiewicz-Waltz, to jest ciekawe zawsze w przestrzeni publicznej, że ten prezydent, który przeciął wstęgę, zawsze sobie chce przypisać sukces, a ten, który zainicjował też, zawsze sukces ten ma wielu ojców, to Krakowskie Przedmieście. Krakowskie Przedmieście również było komunikacyjnym ściekiem. Ci z Państwa, którzy pamiętają tę przestrzeń sprzed kilkunastu lat, pamiętają, że mieli na tej najwspanialszej ulicy Warszawy, którą malował Canaletto, była po prostu rzeka asfaltu, połamane chodniki, parkujące wszędzie samochody, resztki handlu ulicznego, zupełnie standardowe latarnie, takie jak można spotkać na dowolnej innej ulicy. Taka bardzo siermiężna przestrzeń, mimo że obok jest Pałac Prezydencki, Uniwersytet, mimo że jest to główny szlak turystyczny Warszawy, była to ulica, no tak, bieda modernistycznie potraktowana po prostu jako ulica, jako miejsce, przez które się przepycha autobusy, samochody i ludzi. Gdzieś z tyłu głowy Warszawa zawsze miała te obrazy, obrazy Canaletta z XVIII wieku, który uwiecznił miasto z końca XVIII wieku, gdzie Krakowskie Przedmieście, no może nie miało chodników, miało błoto, ale było przestrzenią, gdzie głównie działała ta piękna barokowa architektura. I do tego zmierzały wszelkie pomysły na tę przestrzeń we wczesnych latach 2000. Na tę przestrzeń, która przez wieki była też przestrzenią prestiżu warszawską, najbardziej prestiżową. To jest zestawienie, które kiedyś razem z zespołem przygotowałem na temat wszystkich okazji, które tu się odbyły. Wszelkich manifestacji, ślubów królewskich, uroczystych pogrzebów, zamachów stanu, protestów, manifestacji radości. To była zawsze przestrzeń, gdzie warszawiacy, a właściwie ludzie z całej Polski zjeżdżali, żeby zamanifestować w jakiś sposób wspólnotę, a tego się nie dało. I można powiedzieć, że tutaj po raz pierwszy we współczesnej Warszawie odbyła się takie interesujące przesunięcie, z którymi często mamy do czynienia przy zagospodarowaniu nowych przestrzeni publicznych. To znaczy
że pewna zwyczajność, którą kiedyś ulice i place miały, zanim zaczęto o nich myśleć właśnie jako przestrzeni prestiżu czy produkcie turystycznym, to co widzimy tutaj na slajdzie po lewej stronie, czyli przestrzeń, gdzie ludzie po prostu wychodzą, bo muszą przejść z punktu A do punktu B, zastępuje taka tematyzacja, to znaczy nie wystarczy, że mamy tę zabytkową ulicę, przy której są zabytki, przy której działy się ważne rzeczy, przy której mieszkali sławni ludzie, gdzie wyleciał przez okno fortepian Chopina. Trzeba to wszystko jeszcze podnieść do kwadratu, upamiętnić, przypomnieć. Weźmy choćby pomnik Kopernika, który tutaj stał sobie od prawie 200 lat niezakłócony przed Pałacem Staszica. Nie wystarczy już teraz, że jest pomnik Kopernika, trzeba jeszcze wokół niego narysować orbity. Trzeba włożyć takie kule, które symbolizują planety, żeby tę przestrzeń jeszcze bardziej podkoperniczyć, że tak się wyrażę. Do tego pojawiły się moduły, gdzie można oglądać obrazy Canaletta na reprodukcjach, żeby zobaczyć, jak ta ulica wyglądała przedtem. Z okazji roku Chopinowskiego był nawet absurdalny pomysł na jakiś rodzaj hejnału warszawskiego, że będzie co jakiś czas wypadać ten fortepian Chopina wirtualnie przez okno. Na szczęście tego już nie zrobiono, ale widzą Państwo, że w takim myśleniu o tym, żeby tę przestrzeń raz a dobrze urządzić właśnie nie jako przestrzeń zwyczajną, ale jako przestrzeń prestiżową, czy produkt turystyczny, element wizerunku miasta, no dochodzi już do najbardziej absurdalnych pomysłów. Do tego oczywiście specjalnie zaprojektowany detal, taki jak kioski, to jest projekt towarzystwa projektowego, pracownie towarzystwo projektowe, która zaprojektowała dla tej ulicy cały detal, czyli słupki, przystanki, kioski i tak dalej, i tak dalej. Kioski stylizowane na lata 30., których nigdy nie było. Lata 30. były, kiosków nie było takich. Stylizowane latarnie i tak dalej. Czy wreszcie przystanki, które przez długi czas były taką tutaj rodzynkiem, potem stały się typowym, po pewnych modyfikacjach, typowym przystankiem dla Warszawy i stoją w innych punktach miasta. Czyli widzimy, że jest to przestrzeń, która kiedyś była zwyczajna, potem była wręcz zaniedbana, wręcz zbyt zwyczajna i przy tym skoku naprzód poszła wiele długości do przodu. I interesujące jest to, myślę, że w Krakowie dla Państwa to jest bardzo znajome, że jest to taka pierwsza przestrzeń, która w nowoczesnej Warszawie, która stała się przestrzenią zaprogramowaną na czas wolny i dobrą pogodę, czyli przestrzenią odświętną do spacerowania, do podziwiania, która przy złej pogodzie zieje pustkami, bo nie ma tam codziennych interesów do załatwienia za bardzo, poza może uczelniami, studentami spieszącymi na zajęcia, natomiast jest to przestrzeń na dobrą pogodę i na czas wolny. Bardzo ciekawym przypadkiem jest Plac Grzybowski. To jest zupełnie inny przypadek niż krakowskie przedmieście. Jest to plac, który też ma długą historię, bo był kiedyś rynkiem dzielnicowym, ale prawie w ogóle nie ma przy niej zabudowy historycznej. Zobaczą Państwo zaraz, że jest jej bardzo mało. I nikt o nim za bardzo nie myśli jako o placu zabytkowym w Warszawie. On ma długą historię, ale nie wygląda na historyczny. Przez dziesięciolecia był po prostu skwerem otoczonym jezdniami, dość dużym skwerem, gęstym, też o dość złej sławie jako miejsce niebezpieczne, opanowane przez może już nie narkomanów, ale po prostu lokalnych pijaczków. Otoczonym blokami, biurowcami, taki śródmiejski plac bez większych właściwości. I stało się coś magicznego 11 lat temu. Joanna Rajkowska, artystka, która dała nam też słynną palmę na rondzie de Gaulle'a, zaprojektowała taki tymczasową interwencję artystyczną na 3 miesiące, na jedno lato 2007 roku, zwaną dotleniacz. Na skwerze została wykopana dziura, został zrobiony taki dość zgrzebnie wykonany staw. Dookoła stanęły, jak Państwo widzą, zupełnie zwykłe parkowe ławki, być może nawet zaciągnięte tutaj z innego kąta skweru, a nie przywiezione specjalnie. I ta przestrzeń, na którą nikt nie zwracał uwagi, która rzeczywiście była opanowana przez paru lokalnych pijaczków,
stała się nagle przestrzenią spotkań. Po pierwsze dla lokalnych mieszkańców, bo wokół jest sporo bloków, w których mieszkają ludzie, sporo starszych ludzi, jak Państwo widzą. Ale zaczęli też niektórzy sobie wynosili własne nawet stołki z domu, jak brakowało ławek. Bez planu właściwie żadnego. Stała się ta przestrzeń przestrzenią, do której zaczęli dojeżdżać ludzie z innych części miasta, po to tylko, żeby ją zobaczyć, po to, żeby w tym wszystkim pouczestniczyć. Ta budka kempingowa po lewej to jest zresztą budka ochrony chyba, która chroniła te instalacje przez 3 miesiące. I przez tę taką dość niewinną interwencję artystyczną okazało się, że ten plac nagle ma użytkowników, ma ludzi, którym zależy na tym, żeby on działał. Ma ludzi, którzy się już przyzwyczaili do tego, że mogą tam pójść na ławkę albo na ploty. Ma wreszcie, no i tak, i kiedy okazało się, że to jest tymczasowy projekt artystyczny, nikt tego nie przyjmował do wiadomości oczywiście, kiedy okazało się, że dotleniacz nie wróci na następne lato, że nie będzie tam w przyszłym roku stawu, wręcz przeciwnie, miasto chce ten prac zrobić, tak a la krakowskie przedmieście, chce zrobić taką przestrzeń prestiżową, zaczęły się protesty. Być może nawet ci starsi państwo tutaj z tej ławki zaczęli bronić tego dotleniacza jak niepodległości, zaczęli pisać listy, aktywizować lokalne media. Władze miasta zachowały się bardzo niewspółcześnie. Dzisiaj myślę, że już nikt by sobie w Warszawie nie pozwolił na to, ale naczelnik Wydziału Estetyki Publicznej, Przestrzeni Publicznej powiedział, mieszkańcy okolicy nie mogą zawłaszczać placu. Brzmi absurdalnie dzisiaj, prawda? Właśnie, ponieważ ktoś już sobie wymarzył, że będzie, że ponieważ przy tym placu stoją 3 zabytki na krzyż, że obok mamy ulicę Próżną, tutaj po prawej stronie, która jest jednym z nielicznych reliktów zabudowy getta, że będzie to plac festiwalowy właściwie, że będzie to plac, gdzie będziemy mieli twardą posadzkę, troszkę zieleni, dużo przestrzeni na festyny, na właśnie festiwale kultury żydowskiej i tak dalej. I to się zdarzyło też, ale jednak nie do końca. Mianowicie został rozpisany konkurs architektoniczny, w którym zresztą miałem przyjemność być jurorem i pod tą gigantyczną presją ludzką na to, żeby dotleniacz wrócił, znalazł się zapis, którego wcześniej nie było, że na ten plac musi wrócić woda. To znaczy ten projekt artystyczny okazał się pewnym prototypem, rozbudził potrzeby, których być może ludzie przedtem nawet by nie umieli nazwać. I pod presją ludzką wróciła woda. Wybraliśmy projekt pracowni Pleneria, która w tej chwili jest jedną z najbardziej aktywnych pracowni w Warszawie, jeśli chodzi właśnie o przestrzenie publiczne. I projekt, jak Państwo widzą, jak każda przestrzeń publiczna bardzo dziwnie działa, bardzo różnie działa w zależności od pory roku. Tu widzimy bardzo smutny obraz zimowy, ale proszę spojrzeć na ten sam plac w sezonie wiosenno-letnim. Ta woda rzeczywiście wróciła, jest też tam giełka, która była charakterystyczną cechą dotleniacza. I rzeczywiście ten plac zaczął działać. Najpierw sporo ludzi, tych sąsiadów było niezadowolonych, że to nie jest to, co przedtem, że to nie jest ten placyk, że to nie jest taka przestrzeń, jak zresztą też powiedział któryś urzędnik wiejska, to aluzja do poprzedniej prezentacji, że ten staw został nazwany czymś wiejskim, co nie przystoi w centrum wielkiej metropolii, więc wróciło to w takiej bardziej wielkomiejskiej wersji, ale jednak wróciło. I zdarzyła się jeszcze jedna ciekawa rzecz. Charakterystyczne dla takich projektów jest często to jest znów obrazek wiosenno-letni, że kiedy już miasto wyda te miliony na przebudowę, kiedy już wrzuci tam ten granit, to drewno egzotyczne, te starannie wypielęgnowane roślinki, to trzęsie się, żeby ktoś tego nie zniszczył. Oczywiście wiemy bardzo dobrze, że jeśli przestrzeń jest używana, że jeśli ludzie ją lubią, to przeważnie nie jest dewastowana i nie trzeba się tak bardzo o nią trząść. Wystarczy codzienna pielęgnacja i rutynowe patrolowanie przez policję czy straż miejską. Ale zdarzyło się tu coś jeszcze innego, mianowicie te ławeczki bardzo sztywne i dość zdefiniowane i jeszcze takie długie ławki kamienne zostały pokochane przez deskorolkarzy, którzy zaczęli na nich się ćwiczyć, wyżywać, skakać i tak dalej.
I zdarzyła się bardzo ciekawa rzecz. Reakcja miasta na początku oraz mieszkańców też okolicznych, którzy narzekali na hałas, który te skorolki powodują i to całe, co ciągle... nie chcieli tego, ale okazało się, że udało się usiąść do stołu negocjacyjnego i z przedstawicielami środowiska skateboardingowego wynegocjować pewien regulamin, że w tych godzinach skaczemy, w tych nie i tak dalej, i tak dalej. Czyli udało się tę przestrzeń jakby uklepać. Ona nie pozostała tak twarda i tak prestiżowa, jak zakładano, jak życzyły to sobie tego władze miasta. I takich przypadków jest coraz więcej, że te regulaminy, które na początku są może bardzo rygorystyczne, pod wpływem ciśnienia społecznego są zmiękczane. Tak było też z Ogrodem Krasińskich, którego dzisiaj Państwu nie pokazuję. Historyczny barokowy park, który został z wielkim pietyzmem odrestaurowany i ogrodzony, po to, żeby nie zniszczyli oczywiście. Ale udało się wynegocjować, że te bramy są otwarte do północy, między północą a piątą rano są chyba tylko zamknięte, że można jeździć rowerem, co też było na początku zakazane, że można wprowadzać psy, i tak dalej, i tak dalej. Właściwie park jest ogrodzony, ale działa i można siadać na trawie. I ten oddolny czynnik, o którym już mówiłem, ma coraz większy wpływ na to, jak miasto myśli o przestrzeniach publicznych. To się właściwie stało bez wielkiego planu. Nie przyjechał żaden teoretyk, który powiedział, róbcie tak, tak i tak. Tylko przez konkretne przypadki, przypadek po przypadku, ten czynnik społeczny, czynnik oddolny, nawet w projektach dużych, prestiżowych zaczął być dopuszczany, ale nie zawsze na pokojowych warunkach od początku. Świętokrzyska to jest kilkukilometrowa ulica przecinająca centrum Warszawy ze wschodu na zachód, która przed wojną była, tak jak wszystko inne, węższa oczywiście. Tu widzą Państwo po lewej stronie, po wojnie poszerzono ją i obudowano głównie takimi wielkimi gmachami urzędowymi, ministerialnymi i tak dalej. Ulica dość, znowu, jak większość ulic w centrum Warszawy do niedawna, byle jak zagospodarowana, rozjeżdżona przez samochody, jeżdżące i parkujące wszędzie. Pierwszym takim sygnałem zmiany był rok 2008, kiedy aktywiści ekologiczni, którzy widzieli zawsze ten bardzo szeroki chodnik z lat 50., szerokości pewnie tej sceny, pytali od lat, dlaczego tu do cholery nie ma ścieżki rowerowej. I przecież te 2 metry ścieżki się swobodnie zmieszczą. I pewnego dnia, nic nikomu nie mówiąc, zaprosili tylko dziennikarzy, sami własnoręcznie wymalowali ścieżkę na tym połamanym chodniku, na którym parkowały też samochody. I jaka była reakcja Zarządu Dróg Miejskich? Warszawa to nie wieś, powiedział rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich. Zapowiedział, że ta ścieżka partyzancka zostanie zlikwidowana, że stwarza zagrożenie dla ruchu, konfunduje wszystkich i tak się po prostu nie robi. I rzeczywiście ta ścieżka została zniszczona. Ale parę lat później trafiła się szansa na to, żeby Świętokrzyską rzeczywiście zmienić. Tą szansą była budowa drugiej linii metra. Metro jest zawsze taką okazją, żeby coś na powierzchni też zmienić, ponieważ i tak się wszystko rozkopuje. I trzeba przyznać, że nasze miasto nie dorosło do tej szansy, ponieważ to jest taka lekcja, jak bardzo ważny jest każdy paragraf w działaniu w mieście, ponieważ w umowie dla wykonawcy metra zapisano, że ma przywrócić stan poprzedni na powierzchni, po tym, jak już wszystko zasypie. Idiotyczny paragraf, pewnie przepisany żywcem z jakiejś innej umowy, ktoś nie zwrócił uwagi, tak jakby chodziło o wymianę rury kanalizacyjnej jednej, a nie o szansę na przeobrażenie paru kilometrów śródmieścia. I drogą jakichś dziwnych wygibasów udało się troszkę zwęzić jezdnię, udało się poszerzyć chodniki, udało się wytyczyć ścieżki rowerowe, ale czego brakuje na tym zdjęciu, proszę Państwa? No właśnie, zieleni. To drewno, które widzą Państwo, które już raz zostało ścięte po lewej stronie, są donice i w nich wyrosły... Słucham? Jest już lepiej. To było 5 lat temu. Ale tak, ale Pana zapraszamy, chętnie przytulimy.
Donice, Donice, w które stałeś się też takim symbolem w ogóle bezduszności urzędniczej, jakiegoś takiego głupiego automatyzmu, nieczułości na potrzeby miasta. Donice, w której posadzono setki rachitycznych drzewek. Część tych donic trafiła też na ten pas rozdzielający kierunki ruchu. W każdym razie Świętokrzyska została jako szlak komunikacyjny nieco bardziej ucywilizowana, węższa jezdnia, ścieżki rowerowe, szerokie chodniki, ale jako przestrzeń do spacerowania nie stała się ani trochę przyjemniejsza, no nie mówiąc już o względach ekologicznych, prawda, które daje żywa, duża zieleń zakopana w ziemi, a nie jakieś donice wzięte prawie z balkonu. I urzędnicy mówili, że się nie da, że ponieważ pod spodem jest tak, że ponieważ to metro się już skończyło, że ponieważ pod spodem jest taka plątanina sieci podziemnych położonych płytko, trzeba by to po prostu wszystko przekładać, przekopywać i tak dalej, nie da się zasadzić dorosłych drzew w XXI wieku. No i interesującym koniem trojańskim potrzeb społecznych okazał się budżet obywatelski. To jest mechanizm, który pewnie w Krakowie też macie, który jest szansą na to, żeby mieszkańcy zgłaszali swoje pomysły na miasto. I tutaj pojawił się taki projekt Zielona Świętokrzyska, dostał masę głosów i miasto musiało coś z tym zrobić. Trwało to pewnie jakieś ponad 2 lata w sumie. Ale ostatecznie projekt z budżetu obywatelskiego został zrealizowany w wersji nawet zmaksymalizowanej, to znaczy społecznicy dostali o wiele więcej niż wpisali w projekt. No, powiem chociażby, że wzdłuż Świętokrzyskiej pojawiło się aż 191 platanów. Poza tym drobniejsza zieleń, drobniejsze nasadzenia, a donice zostały wstydliwie albo przesunięte na bok, jak Państwo tutaj widzą, albo rozpierzchły się gdzieś po mieście, na jakieś inne placyki, skwery, pomalutku, gdzieś tam niewidocznie się rozeszły. I dla mnie ta Świętokrzyska jest takim interesującym przypadkiem, dlatego że pokazuje, że właściwie, żadna przestrzeń nie jest załatwiona raz na zawsze. Że czasami ludzie sami się upominają o to, czego brakuje, ale nie wystarczy projektu w przestrzeni publicznej odfajkować. Podobnie jak z Placem Grzybowskim. Skończyliśmy inwestycje, super, koniec. Idziemy do następnego projektu. Warto badać, jak ta przestrzeń działa. Warto badać, na co użytkownicy narzekają. Warto badać, czego brakuje, nawet jeśli się sami o to nie upominają. Bo często to jest kwestia o wiele mniejszych niż tutaj ruchów, która sprawia, że ta przestrzeń się działa znacznie lepiej. I nie należy się wstydzić, bo widziałem też po stronie urzędowej taki trochę nawet wstyd przed przyznaniem się do porażki. Ja myślę, że warto od razu sobie mówić, że przestrzeń w momencie, kiedy oddana jest do użytku, jest w pewnym sensie wersją beta. Naszym sukcesem, lekko też oczywiście łyżkę dziegciu, tutaj beczki miodu dołożę, ale takim powszechnie uważanym sukcesem jest załatwienie tego odwiecznego problemu naszego odwrócenia od Wisły. Wisła, podobnie jak w Krakowie, jakieś 100 lat temu była głównie arterią komunikacyjną, służyła przemysłowi. Mało kto myślał o niej jako o przestrzeni prestiżu. Być może była garstka urbanistów czy społeczników, którzy wtedy tak uważali, ale jednak była to przede wszystkim arteria wodna. Myśmy z Wisłą sobie długo nie radzili. Był lewy brzeg, czyli ten śródmiejski, który był zagospodarowany, ale nigdy nie był dobrze utrzymany. Był prawy brzeg, który incydentalnie właściwie pozostał dziki, ponieważ były zawsze plany zagospodarowania go, jakichś obiektów sportowych, jakichś bulwarów, ale nikt nigdy tego nie zbudował. I jest taka anegdota, którą w Warszawie się powtarza, ja nigdy nie dotarłem do jej źródła, jest to jakaś taka miejska legenda, że oto paręnaście lat temu przyjeżdża do Warszawy delegacja z jakiegoś bratniego miasta z Japonii albo z Ameryki, powiedzmy, są różne wersje, i pytają, ile wyście kasy włożyli, żeby tak zrenaturalizować ten brzeg.
No nic nie włożyliśmy, właśnie wręcz przeciwnie, on tak został. Został ostoją ptactwa, bioróżnorodności, jest strefa Natura 2000, która się ciągnie właściwie przez całą długość miasta z południa na północ. Także pożytki z zacofania. I lewy brzeg, czyli ten, z którego patrzymy w tej chwili, miał swój moment glorii w latach 90., późnych glorii wątpliwej też, ale było tam dużo życia. Mianowicie po pierwsze był tak zwany szlak Orlich Gniazd, to był taki ciąg pawilonów knajpowych z lat 60., 70., które podupadały razem ze swoją klientelą, która coraz bardziej się zsuwała ze stołków. I ten szlak został zresztą za kadencji Lecha Kaczyńskiego zlikwidowany. To znaczy te knajpy zostały całkowicie wyburzone jedna po drugiej. Ja wtedy pracowałem chwilę w Wydziale Estetyki Przestrzeni Publicznej przez jakieś 5 miesięcy i znalazłem i podpisywałem zresztą, pisałem te opinie dotyczące, negatywne dotyczące tych pawilonów, jakie są brzydkie, straszne, urągają piękno naszego miasta. I znalazłem taki bardzo fajny wpis na forach internetowych o mnie, chociaż nikt nie wiedział, że to ja. Pierdzistołki Kaczyńskiego już nie wiedzą, co robić. I zlikwidowały te wspaniałe knajpy. No więc ja byłem tym pierdzistołkiem, jakby ktoś kiedyś potrzebował tego do jakiegoś doktoratu, który pisał to wszystko, a naczelnik to podpisywał i to dalej szło. Oprócz tego był taki ciąg knajp na barkach, na statkach, co w Krakowie też macie, który jednak padł ofiarą swojej własnej popularności. To znaczy pod koniec lat 90. zaczęło tam chodzić tyle ludzi, zjeżdżać też z całego regionu, z przedmieść. Tam było głośno, tłoczno i w pewnym momencie stało się po prostu zbyt tłoczno i niebezpiecznie. Tam można było dostać nożem, były takie przypadki i znów dla bezpieczeństwa zostało to wszystko zlikwidowane. I od tamtej pory, od kilkunastu lat brzegi Wisły były zaniedbane, nikt tam prawie nie chodził, było bardzo romantycznie, ale romantycznie pusto, można było patrzeć, jak ta leniwa Wisła nam się przelewa, a czas przecieka przez ręce. I kolejny taki właśnie proces rozpisany na wiele lat to jest remont bulwarów na lewym brzegu i jest to ciekawe studium przypadku, myślę, dla również innych miast, ponieważ pokazuje, jak można osiągnąć efekt rewitalizacji czy ożywienia przestrzeni publicznej, operując skrajnie różnymi środkami. Na lewym brzegu mamy do dzisiaj zresztą niedokończony, bo praca jest rozłożona na lata, a budżety są cały czas przekraczane, bulwar prestiżu, gdzie jest kamień, bardzo starannie zaprojektowana zieleń, fontanny, lekkie szklane pawilony gastronomiczne, takie zabawki miejskie itd., itd. I to działa. Chociaż, jak zauważyłem, odcinki wyremontowane są mniej oblegane ostatnio niż te niewyremontowane, gdzie jeszcze można siedzieć na betonowych schodach i pić piwo. Natomiast prawy brzeg, ten, którego tak nam zazdrościła rzekomo delegacja zagraniczna, pozostał dziki. Wytyczono jedynie ścieżkę taką bitą, ograniczoną faszynami, po której można chodzić w lepszych butach, jeździć na rowerze, zimą na biegówkach zasuwać. I to jest używane. Ten efekt rewitalizacyjny, tam są mniejsze tłumy, ponieważ nie jest to taka przestrzeń, nie jest tam nie ma miejsca przede wszystkim dla wielu ludzi, ale oba brzegi działają, mimo że na jeden wydano już pewnie setki milionów, to już setki można liczyć te rachunki na przestrzeni lat, a na drugi wydaje się tysiące rocznie na utrzymanie, to oba brzegi żyją, każdy na inny sposób i to jest bardzo ciekawe. Mamy tę miejską dzicz w środku miasta. Nawet nie wieś, ale dzicz, po prostu dzicz. Są żaby, są ptaki, ludzie też są. No i mamy pierwszą działającą naprawdę miejską plażę w Warszawie, to znaczy obleganą plażę Poniatówkę, gdzie nawet jak nie ma pogody, to ludzie przychodzą posiedzieć w kurtce i po prostu posiedzieć. A pali się ogniska i tak dalej, jest super. Mamy też takie pawilony, które są źródłem wielu problemów. Najpierw dlatego są takie drogie. Tutaj nasz niezawodny tabloid, ponieważ jest to szalet, ale przy okazji też kawiarnia, przebieralnie i tak dalej, i tak dalej. Kosztowało to aż 4 miliony złotych. Zrobiono z tego wielki skandal, że zrobiono kibel za 4 miliony i będą w nim imprezy.
Przepraszam. I jeśli mam ponarzekać na te przestrzenie, to jest jedno niepokojące zjawisko, które jest ważną lekcją, myślę też dla uniwersalną. To znaczy, powoli zmierzamy w tym kierunku, który pogrążył ten szlak paręnaście lat temu. To znaczy, lewy brzeg zwłaszcza jest tak popularny, tam zjeżdża się całe miasto latem po to, żeby pić, tańczyć i robić inne rzeczy, że robi się niebezpiecznie. Czyli w pewnym sensie ten bulwar stał się taką strefą czysto rozrywkową, gdzie wszystkie inne funkcje umierają pod naporem tej rozrywki, tej gastronomii. Robi się niebezpiecznie, robi się tłoczno, robi się nieprzyjemnie. Ja na przykład już tam nie chodzę. Tego lata na przykład w ogóle nie byłem nad Wisłą, bo nie jest to przyjemne. Polecam poza sezonem, jak Sopot. I przy całym tym ogromnym wysiłku, jaki włożyliśmy w ostatnich latach w regenerację przestrzeni publicznych, w te wszystkie remonty, to jest tylko parę projektów, które Państwu pokazałem. Są jeszcze poza tym dziesiątki parków, placów, ulic i tak dalej, które zostały uporządkowane. Są też takie działania pełzające, jak stopniowa eliminacja miejsc parkingowych przy okazji rutynowych remontów ulic, uspokajanie ruchu, wytyczanie kontrpasów, ścieżek rowerowych i tak dalej. To przy całej tej zmianie, która kosztuje i która jest projektowana i planowana bardzo starannie, są dwie przestrzenie, które pokazują, że nie kończy się na dobrym projekcie. Są dwie przestrzenie, które funkcjonują świetnie, nie dlatego, że ktoś je takimi zaprojektował, ale dlatego, że są inne czynniki, które je ożywiają, a czasami nawet działają one świetnie mimo tego, że nie zostały zaprojektowane, mimo tego, że są pogardzane. Plac Bawiciela, legendarny już w tej chwili, był do niedawna zwykłym placem miejskim o kształcie ronda. To było rondo wytyczone w XVIII wieku jako jeszcze rondo w polu, jak na przecięciu sześciu alei biegnących przez pola pod Warszawą. Z czasem stał się miejskim placem. W latach 50. nabrał tego obecnego kształtu z blokami a la Nowa Huta, z bardzo fajnymi podcieniami, które sprzyjają, które pozwalają się chronić przed złą pogodą, sprzyjają gastronomii i tak dalej. Ale przez lata ten plac nie działał właściwie. Działał jako przestrzeń, przez którą się po prostu przechodzi. Taki plac niemal osiedlowy dla okolicznych mieszkańców, które się przechodzi idąc na przystanek albo po gazetę. I w latach około 2000 roku został wyremontowany, ale to było po prostu przełożenie chodników, nic wielkiego. I nikt nie wie właściwie, kiedy to się stało. W połowie lat 2000 otwarła się jedna knajpa. Te podcienia są moim zdaniem tutaj sekretem, dlaczego knajpy zaczęły tu chcieć być, ponieważ pozwalają wystawiać ogródki również w tych miesiącach, kiedy normalnie ogródki w Polsce nie działają. Jedna knajpa, druga knajpa, trzecia knajpa, jakiś modny sklep i tak dalej, i tak dalej. Pomogło na pewno to, że zbiega się tu sześć ulic, więc mamy dopływ ludzi z sześciu kierunków. No i oczywiście też to, że w Warszawie ludzie mają więcej pieniędzy niż kiedyś i chcą z nimi coś robić, więc je wydają na spotykanie się, picie, jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Też na pewno nikt nie planował tego, co zrobi tęcza z placem Zbawiciela, czyli projekt artystyczny znowu, jak w przypadku dotleniacza, nikt nie mógł zaplanować tego, co ten projekt zrobi z przestrzenią. Był to projekt właściwie zrzucony jak spadochron na ten plac, ponieważ ten projekt, ta rzeźba czy instalacja miała już swoją historię, stała wcześniej, zdaje się, że w Brukseli z okazji naszej prezydencji w Unii Europejskiej. W Brukseli nie wzbudziła kontrowersji. Ale w Warszawie ogromne, znają Państwo te historie, prawda, z podpalaniem, niszczeniem i tak dalej, ale to nie były tylko negatywne emocje. Ludzie zaczęli przychodzić na plac po to tylko, żeby sobie zrobić z nią zdjęcie. Zrobić sobie zdjęcie ślubne nawet, mimo że śluby hetero, bo inne nie są możliwe, to właśnie pod tęczą. Trzeba było zacząć patrolować stale plac i wlepiać mandaty ludziom, którzy ciągle przebiegają przez jezdnię na środek ronda po to, żeby pod tęczę wejść albo wejść na tęczę.
I tęcza stała się takim instagramowym symbolem tego miejsca i w zasadzie nawet do dzisiaj, ja mieszkam w pobliżu, często łapię się na tym, że wchodzę na plac i się dziwię, że tęczy nie ma. Ona tam cały czas gdzieś jest. Ostatnio się otworzyła lodziarnia, która nazywa się po drugiej stronie tęczy. Ta tęcza gdzieś cały czas tam mentalnie jest. A jednocześnie jest to przestrzeń, gdzie właściwie wszyscy przynależą. Tutaj jest zdjęcie z mojego Instagrama z kolei sprzed paru lat, gdzie siedzimy w ogródku Charlotte albo planu B i widzimy, że nie wiem, hipsterzy czy turyści robią zdjęcia procesji bożeciałowej jako czemuś super egzotycznemu i ta ciekawa, egzotyczna katolicka Polska. Także widzą Państwo, że ten plac żyje i nie chce umrzeć, nawet mimo że tęcza zniknęła, która przyciągała tutaj turystów, to plac już trafił na mapę turystów i nie znika z niej. Z czego ja oczywiście jako sąsiad się nie cieszę, bo to był mój plac kiedyś, a to już zupełnie inna historia. I drugi przypadek, ostatni dzisiaj już w mojej prezentacji, to jest tak zwana patelnia. Kiedy przyjadą Państwo do Warszawy, tego przerażającego molocha, to jest miasto, to jest, prawda, centrum to jest miejsce, gdzie można sobie wyrobić najgorszą opinię o Warszawie. Wychodzimy z dworca, widzimy Pałac Kultury, jakiś niekończący się trawnik, samochody wszędzie, hałas, światła, ludzi wchodzących na siebie, przepychających się. I w tym epicentrum właściwie wszystkiego, co nas w Warszawie drażni, nas warszawiaków i pewnie was przyjezdnych, jest ta dziura w ziemi. Zwana pieszczotliwie patelnią, nikt tej nazwy urzędowo też nie nadał, ona po prostu przylgnęła oddolnie. Jest to wejście do metra, do stacji metro Centrum, czyli coś zaprojektowanego przez inżynierów ruchu podczas budowy metra, bez udziału architekta, wyłożona kostką Bauma, traktowana od 97, chyba wtedy została stacja metra otwarta, jako rozwiązanie tymczasowe. Tutaj docelowo kiedyś rondo ma być zlikwidowane, mają być wszędzie pasy, tu ma być placyk, może nawet tego klauna czy szczudlarza spotkamy z początku prezentacji, wszyscy będą szczęśliwi. No ale na razie mamy patelnię. I patelnia, proszę Państwa, jest uważana przez socjologów, kulturoznawców niektórych za najlepiej działającą przestrzeń publiczną we współczesnej Warszawie. Dlaczego? Proszę się nie śmiać. Jeśli sięgniemy do definicji przestrzeni publicznej, przeróżnych, to przewijają się w nich następujące czynniki. Po pierwsze, przestrzeń ma być otwarta dla wszystkich, nikt nie może się czuć wykluczony. Minimum regulacji, to znaczy najlepiej, gdyby obowiązywały tylko ogólne przepisy prawa i współżycia społecznego, a nie jakieś regulaminy tworzone specjalnie dla tej przestrzeni, jak dla czegoś wyjątkowego. Wreszcie publiczna własność, czyli centrum handlowe, nie tutaj, jak już mówiłem, nie, możliwość protestu, to wszystko tutaj jest. Przez patelnię, ponieważ mamy tu główne wejście do metra, dojście do dworca centralnego, dojście do dworca Śródmieście, z którego rozjeżdża się kolej regionalna, czyli ludzie dojeżdżający z regionu do pracy, tramwaje, autobusy, wszystko, jest to jeden z najważniejszych hubów, węzłów komunikacji publicznej w Warszawie, więc tu jest każdy. Zwłaszcza też, że metro jest takim też środkiem komunikacji w Warszawie, do którego wsiadają nawet ludzie bogaci. Ci, którzy się brzydzą albo boją wejść do tramwaju, to metrem jednak jeżdżą. Zresztą metro łączy bogatsze dzielnice, ale to są przypisy. Więc mamy tutaj kwiaciarki, mamy handlarzy, mamy ludzi zbierających podpisy pod czymkolwiek. Greenpeace, kampanie wyborcze, petycje. Mamy wariatów oczywiście, mamy ulicznych grajków, mamy ewangelizatorów, przeróżnych nawracaczy na różne religie. I co ciekawe, żadna z tych grup tej przestrzeni nie przejmuje. To znaczy nie jest tak, że ta kwiaciarka stoi tutaj zawsze. Ci różni aktorzy przestrzeni publicznej wykwitają tam właściwie nie wiadomo jak to jest, że oni się zawsze mieszczą.
w jakiś przedziwny sposób ta przestrzeń się samoreguluje. Jest oczywiście troszkę zbyt zatłoczona, czasami jak się człowiek spieszy, to przeciśnięcie się przez tę ciżbę jest trudne, ale mimo wszystko ta przestrzeń operuje właśnie na tej granicy wyporności, że tak się wyrażę, społecznej i działa. Nie jest dziwne też, że tutaj właśnie, o, to są zdjęcia z mojej ręki robione niedawno. Widzą Państwo, że dzieje się tutaj wszystko, tutaj chyba jakaś ekologia też. Nie, to Partia Zielonych, no blisko. Jest jakiś mural, który się zmienia co jakiś czas, to miasto akurat tutaj zmienia te dekoracje malowane i tyle. I tutaj właśnie też Andrzej Duda, prezydent z Krakowa, rozdawał, nie, który to jest Duda, ten czy ten? Bo samemu sobie wręcza kawę. Jeszcze brakowałoby się, żeby się sam o tym tweetował, ale to nie. Ale poważnie, więc tutaj... Dobrze, dobrze. Oddamy, nie bójcie się. Kiedyś oddamy. Więc tutaj właśnie politycy w kampaniach wyborczych też rozdają kawę, jabłka, ulotki i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to rzeczywiście z punktu widzenia społecznego, kulturowego najbardziej udana przestrzeń publiczna w Warszawie. Sekretem tego jest też to, że nie trzeba specjalnie się do niej wybierać. Znaczy, dziesiątki tysięcy ludzi dziennie po prostu przez nią przechodzą. To nie są bulwary, do których trzeba dojechać i zaparkować. Już kończę, Zuza. To jest ostatni slajd, naprawdę. I jak już wspomniałem, nie przyjechałem tutaj reklamować Warszawy. Zresztą widzą Państwo, słyszeli Państwo, że mam sporo krytycyzmu i dystansu wobec swojego miasta. Mam nadzieję, że tak to zostało odebrane. I też wiem, że Państwo zapłacili za bilety, więc chcieliby się czegoś dowiedzieć poza fajnymi historyjkami, jakieś wnioski na przyszłość. I myślę, że zarówno dla nas w Warszawie, jak i w Krakowie, jak i wszędzie indziej, takie lekcje, które płyną z tego, co mówiłem, to jest przede wszystkim to, że miasto potrzebuje przestrzeni na różne gusty, kieszenie dla różnych grup społecznych. To znaczy jest tragedią, jeśli zaczniemy budować przestrzenie publiczne według jednego szymelu. Dla każdego w mieście musi być miejsce, w przestrzeni publicznej przede wszystkim i nikt nie może czuć się wykluczony. Druga sprawa, wysokim budżetem nie da się kupić przechodniów. To znaczy można wydać bardzo dużo pieniędzy na przestrzeń publiczną, na ławki, zabawki, atrakcje i tak dalej. Nie pokazałem tutaj Placu Powstańców. U nas to jest przykładem tego, że można wydać dużo pieniędzy na atrakcje, a ludzi i tak nie ma, bo plac jest nie po drodze. Trzecia rzecz, brać koszty, pod uwagę koszty utrzymania, nie tylko koszty inwestycji. To jest przykład choćby bulwarów, gdzie ten bulwar dziki kosztuje w utrzymaniu znacznie mniej niż te wszystkie gadżety na bulwarze lewobrzeżnym. Funkcje i potencjał otoczenia są ważniejsze czasami niż sam projekt. To widzieliśmy na przykładzie pasażu Wiecha, czyli pierwszym przykładzie, gdzie okazało się, że samo uporządkowanie chodnika przy absolutnie martwych lokalach po jednej stronie powoduje, że projekt jest zupełnie kulą w płot. Ważne jest dogodne położenie, które zapewnia ruch ludzki mimo braku dodatkowej animacji. Przykładem tu genialnym jest właśnie patelnia, gdzie ludzie po prostu są pompowani przez pociągi, metro, tramwaje i muszą tam być. Znowu, to jest otwarte pytanie dla mnie. Co zrobić, żeby przestrzeń nie stała się ofiarą własnego sukcesu? Żeby na przykład nie zaczęła dominować ta funkcja gastronomiczna i rozrywkowa. Państwo w Krakowie to bardzo dobrze znają ze Starego Miasta, które jest rozjechane kompletnie przez rozrywkę, turystykę i gastronomię i coraz bardziej obco na pewno się czujecie w pierwszej dzielnicy. Pewnie polityka lokalowa miasta jest tu jakąś odpowiedzią, ale tych odpowiedzi jest więcej. No i wreszcie, to dla mnie jest najważniejszy chyba wniosek, to jest ta otwartość na zmiany. Przestrzeń publiczna nie jest do odfajkowania raz na zawsze, poza tym, że się będzie psuła i będzie wymagała utrzymania i napraw, to warto dać jej chociaż rok, sprawdzić, jak zachowuje się zimą, jesienią, latem, wiosną, w dzień, w nocy, w dzień powszedni, w dzień świąteczny i wyciągać wnioski na temat wtedy dopiero i mieć odwagę polityczną jako urzędnicy, odwagę pewną cywilną jako projektanci takich przestrzeni, że one będą pewnie musiały być poprawiane. Dziękuję bardzo.
Oddaję berło.